Kamil Stoch wygrał trzeci konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. To jego 25. zwycięstwo w zawodach pucharowych. Dwukrotny mistrz olimpijski umocnił się na pozycji lidera TCS. Po raz pierwszy w historii Polak wygrał noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Kamil Stoch triumfował w drugich zawodach 66. turnieju. Drugie miejsce zajął Norweg Daniel Andre Tande, a trzecie Niemiec Andreas Wellinger. Kamil Stoch ma po trzech konkursach narciarskiego turnieju czterech skoczni aż 64. Piąty rok punkt przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Niemcem Andreasem Wellingerem. Impreza zakończy się w sobotę w austriackim Bischofshofen. Stoch, który w TCS triumfował już przed rokiem, wygrał wszystkie trzy konkursy obecnej edycji, w niemieckich Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen oraz w Innsbrucku w Austrii. Drugi na półmetku rywalizacji Richard Freitag upadł przy lądowaniu w pierwszej serii i drugiej nie wystąpił. Jeszcze przed końcem zawodów udał się do szpitala na badania. W klasyfikacji TCS spadł na 21. pozycję. Niemiec utrzymał prowadzenie w Pucharze Świata. Ma teraz 88 punkt przewagi nad Stochem, który w Innsbrucku odniósł 25. zwycięstwo w karierze, a po raz 50. stanął na podium. Trzecie zwycięstwo. Gratulacje i prawidłowo wykonany hymn Gratulacje polskiemu skoczkowi złożyli między i neutron. Prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Premier przy okazji w uszczypliwy sposób skomentował niedawne kontrowersje wokół wykonania hymnu Polski po zwycięstwach Kamila Stocha w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Hat-trick. Kamil, jesteś genialny. Pierwszy hymn Polski wreszcie odegrany w tonacji F-dur.